Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, już nie pamiętam którym. Dzisiaj będziemy klasycznie grać w Desiota, tu się wywaliłem. Sekundą. Nauczyłem się trochę lepiej skakać. Jesteśmy na skoczni w Norwegii teraz. Nie pamiętam nazwy. 112 metrów. Może być. A jest bicie w lewym górnym, belkę też. Ładny skok, muszę przyznać, ładny skok. 131 metrów, znaczy 131,5 metra w zasadzie. Także jest spoko. 1,5 metra na sekundę pod narty i lecimy. Ależ ładny skok był teraz. Oddamy teraz skok i obejrzymy go sobie z kamery pierwszoosobowej, jak to wygląda z pierwszoosobowej. O, może tego sobie nie obejrzymy, ale może ten. Zobaczmy, jak nam wyjdzie. Tego też nie obejrzymy z pierwszoosobowej. Może ten, może przy tym się nie wydupię. Daleko polecę. Nie, do tego nawet, o tym nawet nie wspomnę. Piszcie w komentarzach też, czy chcecie jakieś inne gry, czy coś w tym stylu. Zostawcie też łapę w górę. Ja pierniczę! Musiał się wydupić, musiał. No nie było innej opcji, żeby wylądować, co? Po co? Sobie wylądować, proszę lepiej się wydupić. Jest, poleciał. Czy za punkt HS? No, prawie. Także ten skok uważam za udany i możemy go sobie obejrzeć. Tu, bardzo, z pierwszej F4. Wydalamy tu. Zwalniamy czas. Ośmiokrotnie. I tu zaczynamy wyskakiwać. Wyskoczyliśmy chyba w dobrym momencie. I tu już nic w zasadzie nie widać. Widać w niektórych momentach tylko, znaczy te początki na art, ale teraz to już w ogóle ich nie widać. I nie widać nic totalnie, jak się leci. A ze F5? No ze F5 tak średnio bym powiedział, że coś widać. Ze F6 też. Ze F7. Ze F7 to może coś widać. F8 też, z F8 widać ładnie, jak leci tutaj nasz skoczek. Leci i tu mam wrażenie, że on, tak, on tutaj już zaczyna lądować. Nie, tu. Dobra, git. Cofnę sobie troszeczkę to. Dobra, tu. Zobaczymy, gdzie on wylądował, tak mniej więcej naszym okiem. Mniej więcej naszym okiem to zobaczymy. O. Na 128 razy zmniejszyłem czas. Gdzie on wyląduje? Gdzie on wyląduje? Wylądował! Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie wylądował. Tylko końcówki nart. Jezu, jak te narty się wygięły. Dobra, wylądował. Tu wylądował. No, przed linią. Przed linią parę metrów. Tak, przed linią parę metrów. No. Kurde, było dobrze, było dobrze. Chciałem skoczyć za punkt HS. Chociaż to 1 cm skoczyć za punkt HS. Oj, za wcześnie się wybiłem. Nie, nie uratuję tego nawet. Nawet nie chcę się tego ratować. Chyba się nie da. O, 2 metry na sekundę pod narty. Fajny wiatr. Dobrze. Oj. Już. No musimy przeskoczyć ten punkt HS. To jest nasz cel na dzisiejszy odcinek. Kurde, prawie. Będę lądował obu nóż, bo wtedy jest większa szansa na to, że się nie wydupi.
bo on nie może się wydupić. Oj, oj. Ładnie tu telemarkiem wylądowałem. Coś nie pykło. Dobrze, leci. Nie. 124 metry. Nawet nie było 124,5. Musimy skoczyć powyżej 138, no. O, ładnie wybicie. Ładnie leci, ładnie leci. Nie. Szybko spadł. Szybko spadł. Mam wrażenie, że on nie ma prędkości. Mam wrażenie, że nie ma tej prędkości. Tylko coś się pobugowało, bo ja oczywiście zainstalowałem sobie kraka jakiegoś. Oj, no kliknęłem, żeby wylądował i nie wylądował. Zainstalowałem sobie jakiegoś kraka, bo nie stać mnie na daną wersję i w ogóle. Zainstalowałem sobie kraka i w tym kraku nie można sobie podnosić belek, bo klikam sobie i nic się nie dzieje. Nie, może napiszcie mi w komentarzach, co się klika, żeby podnieść belkę. Może jestem upośledzony. Po prostu. No dobry skok. Powiedzmy, że był dobry. 131 metrów. Dość dobry. To jeszcze tylko 7 metrów. Jezu. No, tej prędkości mu zabraknie. Ciężko będzie to przelecieć. Ty, chociaż, ty, da się, da się. 139,5 metra równo. Co odwalił, chłop? 139,5 metra. Ty, nie, no my to zobaczymy sobie. O, no normalnie, na powtórce to sobie zobaczymy. Z tak z F8, o, z F8 to sobie zobaczymy. Tu jest nasz skoczek, leci. Kurde, muszę cofnąć czas, muszę, w sensie, o, cofnę. Się zacina. Ja nie chcę, żeby się zacinało, halo. No nie, no ja nie chcę, żeby tak się zacinało. Kopię krasz. No, normalny czas. Włączyłem. Leci. I teraz zmniejszamy czas tak 8 razy. Teraz się przyglądamy uważnie, co on tu robi. On bardzo na narty w poprzedniej, tym takim jakby, można powiedzieć, film. No jak ostatnio oglądaliśmy, jak on sobie leciał, to wcześniej leciał jakby tak, no nie wiem. No tu się bardzo położył na narty, bardzo. Wcześniej tak nie było. Dlaczego tak jest? Może kamera jest inaczej położona? Nie wiem. No. Wiemy tylko tyle, że ładnie leci. Zobaczmy, kiedy zacznie lądować. No, trochę. Tak, trochę. No, on już tu zaczął trzeć. Za późno, tak, za późno. Nie ustał. Nie ustał. No, przykro mi. Nie ustał. A był piękny skok, jest to z drugiej beli. 2 metry, no prawie 2 metry na sekundę pod narty. I oj, 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 oj. To już było nie do odratowania. Ja się taki youtuber o nazwie Kubikal. Nie podkradłem od niego kontentu. To pewno by to uratował, ale nie ja. Jestem początkujący w tą grę. Ja ledwo co potrafię tam dolecieć do punktu KS, a co dopiero go przeskoczyć, żeby jeszcze wylądować. A wy możecie mieć ten pomysł, zostawić łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Nikt się nie spodziewał tej reklamy. I pisząc jakiś fajny komentarz. I idziemy po pierwsze 10 subów. Idziemy po pierwsze 10 subów. Jak będzie 10 subów, to będzie koks. Jak będzie 10 subów, to będzie koks. Będzie 10 subów? Będzie git. Lecę, lecę, nie. Dobra, poleciałem trochę. Trochę poleciałem.
Ja nie powiem, że do jakoś daleko super. To jest też. Muszę się bardziej na narty kłaść, ewidentnie. O, dobry wiatr mamy, bardzo dobry. Prawie 2,5 metra na sekundę pod narty. Ale korzystny wiatr mamy. Ale mamy korzystny wiatr. Ja to oczywiście spierniczyłem, bo dlaczego by nie? 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-3. Dobrze. Nie, no i go zawiało. No przewiało gościa. Gdyby go nie przewiało i miał cały czas taką samą pozycję w wylocie, to może by doskoczył. Chociaż kto wie. Ciężko jest tutaj doskoczyć. No, przewiało go znowu. Nie wiem, jak utrzymać jedną pozycję w locie. To jest dla mnie bardzo ciężkie i praktycznie nie do zrobienia. Za chwilę przejdziemy do większej skoczni, żeby potrenować. Właśnie coś takiego. O! Ładnie, ładnie to, można powiedzieć, odratowałem. Już nisko leciał strasznie, ale późno dosyć wylądowałem. O, no teraz to już. Dobra, idziemy na inną skocznię. Dobra, idziemy na Obezdorf. Idziemy na Oberstdorf. S213. Ja pierdykam. Belka 12, wcześniej miałem belkę 16, co się dzieje? O, no, 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 tak. Ja daleko skoczę. Skoczyłem tylko za napis Oberstdorf. Bardzo daleko. Nie wiem, że mam 2,2 metra na sekundę pod narty. Tak skoczy. No patrz, no przed napis Oberstdorf. 113 metrów na mamucie. Jest łatwo. O, nowy rekord. 160 metrów. Nowy rekord. Ja nie umiem skakać na tej skoczni, szczerze. Ty, co jest? Ty, skoczyłem za tą pierwszą czerwoną. 190,5 metra. Nice. Ja chcę skoczyć 200. Ja skoczę 200. Ja dzisiaj na odcinku skaczę 200. Skaczę 200. To ewidentnie nie było 200. Ewidentnie nie było 200. 2 metry na sekundę pod narty i leci. Troszeczkę. No tak, troszeczkę przed napis Oberstdorf. Wcale nie skoczyłem na 93 metrów. 90 iluś. No nie, no i. Mogę już lądować. Bez sensu. Nie wiem, jak tak skoczyć dobrze, żeby on zachował tę samą pozycję w locie i poszedł bardzo na narty się położył. O, i lipa, no już jest lipa, już jest lipa. Lipa. To już było skazane na przegraną, ten skok. Z samego początku. Ej, mały wiatr mam. Halo, jest coś większy wiatr pod narty. Ty, jak poleciał, chłop! Nowy rekord. Będzie 200? Nie, nie ma 200. I nie ma nowego rekordu. W sumie nowy rekord jest. Bo tamtego skoku chyba chłop nie ustał. Więc tamtego jakby nie zaliczamy. Kurde, nie ustał. Ale i tak było tylko 170. No, prawie 2 metry na sekundę pod narty. Hop. Noż kurde! No nie, już mogę lądować. Nie odratowałbym tego w życiu. Dobra, równe 2 metry na sekundę pod narty. Lecimy. Lecimy! No i dobra, już ląduję. Nie mam szans, że tak powiem. Nie mam szans. Dobra, ląduję. Mam prawie 2 metry na sekundę wiatru pod narty. Ja tego. No kurde, jak mam tak skoczyć dobrze, żeby mi to wyszło? Jak ja mam to zrobić?
I przepraszam osoby, które są w słuchawkach teraz, że się tak wydarłem. Ale jak ja mam to do jasnej, ciasnej wykonać? Tak. No nie, jak ja mam to skoczyć 200 metrów? Jak ja tu nawet 190, no! No jak ja tu nawet, kurde, 140 nie skaczę, 150, a co nawet 130 nie skaczę, to co dopiero mowa o jakiś, kurde, 200. Dobra, może teraz, może teraz, może teraz, może teraz, teraz. No nie! 181,5 metra, kurde. Jak było 199,5 metra, to bym się załamał. A psychicznie, kurde. Dobra, już ląduje, nie ma szans. 116 metrów, jezu, jaka słabizna. Co, dlaczego taki mały wiatr? Halo, sobie ustawiam 2 metry. O, dobra. No i lipa. No i lipa. Tylko 172 metry, 162 metry jest. Chciałem sobie dodać 10 metrów. A. Oj, teraz to się za bardzo położyłem na narty, tak już totalnie. Może teraz. No, dobra, to było nie do odratowania. Przy samym końcu tej skoczni w locie tak się fajnie nisko leci. Ja to lubię, tylko ciężko jest wylądować. Znaczy mi jest ciężko wylądować właśnie jak tak się nisko leci. To ciężko mi jest wylądować właśnie taki niski lot. Nawet obunóż. Telemarkiem to już w ogóle. Więc spróbuję tak daleko polecieć i telemarkiem wylądować. O, wylądował, dobra. 163 metry, no to nie było daleko. Spróbuję dalej polecieć i wylądować telemarkiem. 200 metrów i wylądować telemarkiem. O, to nie było daleko. To nie lądowałem telemarkiem, nie było daleko. Szkurcze. Kurde, kurde. No. Nieważne. Nie było tego. Ciup. Oj. Tak troszeczkę go zwiało do dołu. Prawie 2,5 metra. O, teraz spadł wiatr. Nie odratuję tego. Kogo ja chcę sama. Kogo ja chcę oszukać? No szkurde! Kupij. Ty, było przez sekundę 2,5 metra na sekundę pod narty. Nowy rekord wiatru dzisiaj. Mamy bardzo dobry wiatr sprzyjający dzisiaj. Mam nadzieję, że się nie będzie zmieniać. No nie, no zwiewa mi go, no. Jak ja mam to zrobić, żeby on miał stałą pozycję w locie? Się położył ci na narty, no. Mi go zwiewa, no, zwiewa mi go! Jezu, się wkurzyłem na tę grę. Możecie sobie popatrzeć, jak ja się rage'uję. Jak ja mam rage'a przy tej grze. Albo jakiego kaluch ma rage'a przy GTA, ale czymś innym. Można popatrzeć, jak niszczy sobie myszkę. To u mnie też sobie możecie zobaczyć, jak sobie niszczę myszkę. Polecam. Jak sobie niszczę myszkę, polecam ogólnie. Ja myszka. A jakby się ktoś pytał, na czym gram, na jakiej myszce, to gram na... Kurde! Gram na Genesis Krypton 110. Wiem, że to jest lipna myszka, ale innej nie mam, przepraszam, to bardzo. Ale przynajmniej tyle, że jest RGB. Wiem, że ta myszka nie należy do najlepszych i chyba nigdy nie będzie należeć.
Dobra, wychodzimy z tej skoczni, idziemy na HS-138. Nara. HS-138. Skoczymy parę razy i będziemy kończyć odcinek. Może ten challenge zrobimy w następnym odcinku, albo kiedy indziej się uda. I też nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, subskrypcji na kanale i obejrzeć filmik do końca, bo fajny. Polecam. 109 metrów, najgorszy skok dzisiaj chyba. Słabo. Próbujemy doskoczyć do. Znaczy spróbujemy przeskoczyć tą pierwszą czerwoną linię. To się nie uda. Nie wiem, czy ta pierwsza czerwona linia jest chyba na 115, tak? Chyba jest na, tak, chyba na 115 jest. Na 115 metrze jest tamta linia, dobra, to. Dolecimy! Nie dolecimy. Nawet do setki teraz nie dolecie, a nie doleciałem 100,5 metra. Dobra, lecimy. Bardzo dobry wiatr mamy, także nie mogę teraz tego chrzanić. Schrzanić. Zniszczę sobie tą myszkę kiedyś. Jest! Udało się! 127 metrów. Udało się, dobra. A spróbujmy zaskoczyć 130. Spróbujmy zaskoczyć 130. Skoro 120 się udało, to 130 też musi się udać. Na pewno nie w tym skoku. Tak, wywal się. Dobrze. Sabirżan. Sabirżan leci. Sabirżan dajesz. Sabirżan. Sabirżan. No co ty robisz? Sabirżan! Co ty robisz? Sabirżan! Dobra, to teraz jest Kamil Stoch. Kamil Stoch, dalej leci! Gdzie on doleci? Gdzie on poleci? Poleciał! I nie poleciał. Super. Dobra, Adam Małysz. Adam Małysz jest lepszy. Dawaj, Adam Małysz. Dawaj, Adam. Dawaj. Gdzie on poleci? Leci. Leci daleko, daleko. Blisko! Uuu, 120. Ej, ty nowy rekord dzisiaj. 128,5 metra. To nowy rekord na tej skoczni. Dobra, jeszcze raz. Adam Małysz. Adam Małysz. Gdzie on poleci? Gdzieś na pewno bardzo blisko. Daleko. Niedaleko. Dobra, to teraz. Lewandowski leci. Lewandowski, dawaj. Lewandowski. Lewandowski. Ty Lewandowski skoczek, ty. Lewandowski umie skakać. Ty! 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 Lewandowski umie skakać, rozumiesz? Lewandowski, normalnie, 129 metrów. Lewandowski. Co Lewandowski robi normalnie? Nie dość, że w piłce nożnej wymiata i robi jakieś chore rzeczy, to jeszcze no, normalnie na skoczni też. Na skoczniach to też. Pa! Lewy lat! Już. Nie lata. To Jakub Błaszczykowski, elo, Jakub lata. Dawaj, Jakub. Udać się, Błaszczykowski. No. Tak właśnie zabiliśmy całą kadrę polską. Całą drużynę kadry polskiej narodowej właśnie zabiliśmy. Dobra, Milik, elo, Milik. Dawaj, Milik. Nie wiem, czy Milik jeszcze tam gra. Milik, dawaj. Dobra, Milik słabo, jeszcze raz Milik, dawaj. Dopóki się nie wywalimy Milikiem, znaczy, że Milik jeszcze chce skakać. On chce jeszcze skakać, on chce się wykazać. On chce się wykazać. On chce coś dzisiaj zrobić. Ale mu to zdecydowanie nie idzie. To jeszcze raz, ostatni skok. Ostatni skok Milka i potem przechodzimy, nie wiem, na. Nie wiem na kogo. Znowu lewy, lewy. Lewy dobrze skoczył. Lewy, dobra, ostatni skok Milka, lewy, dawaj. Lewy teraz skacze. To jest Lewandowski, dawaj. Lewandowski, skacz. Lewandowski.
Lecisz. No. Żyła leci, dawaj, żyła lecisz. Lecisz, żyła, dawaj. Żyła leci. Blisko, bardzo blisko, blisko, bardzo blisko. Dobra, ale wylądował telemarkiem. Ważne to. Dobra, doskoczymy 120 metrów jeszcze raz i możemy kończyć nagrywkę. Będę spełniony. Będę spełniony, jak doskoczy 120 metrów. Czuję się bardzo spełniony. Nowy rekord! Ty, żyła dobrze skacze. Nice, nowy rekord. No to. No. No. To chyba tyle. To będę się żegnał. Nie zapomnijcie, aby zostawić łapkę w górę, suba, komentarz. Komentarz ważny. I piszcie sobie, czy chcieli zagranową jakąś. Coś do stylu. Piszcie też, nie wiem, jak przestawić belkę na trochę wyższą. Opa. Zostawcie suba.